raz trzeci organizujemy rodzinny piknik w Nadarzynie, w szkole podstawowej, który zagościł w naszym kalendarzu w czerwcu. Zapraszamy wszystkich do wspólnej zabawy. I tak też dzieje się w tym roku. Na pikniku pokazujemy nasze osiągnięcia, a więc nasze talenty w różnej dziedzinie i sportu, i plastyki, i śpiewu, i w innych dziedzinach. Przygotowaliśmy wiele atrakcji. Jest miasteczko ruchu drogowego, jest także wiele stoisk, gdzie dzieci mogą zrobić dla mam bransoletki, mogą pobawić się masą plastyczną, mogą też zrobić różne doświadczenia chemiczne. Tyle atrakcji, że trudno nawet wszystkie te stoiska wymienić. Dla każdego zawsze coś jest miłego i sympatycznego. Rada Rodziców przygotowała też swoje stoisko ze smakołykami, z kawą, herbatą. Też jest i wata cukrowa, i popcorn, gdzie dzielni nauczyciele obsługują wszystkich chętnych. A więc zabawa jest przednia. Miło nam, że coraz więcej ludzi przychodzi na ten piknik i dopisała nam także pogoda. A więc cóż więcej? Radość, zabawa i miła atmosfera. Jestem mamą dwójki dzieci, które uczęszczają do szkoły na Sitarskich i bardzo się cieszę, że jest taka inicjatywa, która skupia całe rodziny mogą się spotkać na pikniku. Szkoła organizuje bardzo wiele ciekawych atrakcji, jest możliwość prezentacji dzieci, które są wyjątkowo uzdolnione. Myślę, że to jest dobry pomysł ze strony całej gminy i życzę wszystkim, żebyście przychodzili ze swoimi dziećmi i korzystali z wszystkich atrakcji. Roku bierzemy udział w pikniku organizowanym przez szkołę podstawową. Bierzemy udział we wszystkich konkurencjach sportowych. Sara dzisiaj pomalowała buzię, ma pięknego motyla. Zjedliśmy zdrowe sałatki, jesteśmy bardzo zadowoleni i dziękujemy wszystkim organizatorom i rodzicom. Jesteśmy fanami szkoły podstawowej. Pozdrawiamy!